Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam instalację, która ogrzewa dom o łącznej powierzchni 130 m kwadratowych. Także zostańcie z nami. A więc przed Państwem nasz kocioł Biovin 2 Touch w wersji Classic, który ogrzewa budynek mieszkalny o łącznej powierzchni 130 m kwadratowych. Powiem troszeczkę o samym budynku. A więc budynek jest słabo docieplony, ponieważ mamy tutaj izolację zewnętrzną o grubości 10 cm. Jeżeli chodzi o dach i sam strop, jest również słabo docieplony. W całym budynku zastosowano system grzewczy grzejnikowy. W tym momencie, na ten moment, kocioł spala około 4 ton peletu przez cały rok z ciepłą wodą użytkową w lato. Pokażę Państwu, jaka temperatura jest utrzymywana w całym budynku i przejdziemy zaraz do programów grzewczych, ale opowiem troszeczkę o samych właśnie programach grzewczych, a więc w ciągu dnia możemy zaprogramować urządzenie w taki sposób, aby w danych porach była temperatura, którą Państwo sobie zadacie. Takich stref czasowych w ciągu jednego dnia może być aż 6. A więc dla przykładu między godziną 7 rano a godziną 10 rano na przykład może być temperatura 22 stopnie. Później, kiedy jesteśmy na przykład w pracy, możemy tą temperaturę obniżyć. Ale jakie temperatury utrzymywane są tutaj w konkretnym budynku, to już Państwu pokazuję. Sprawdźmy, jakie temperatury chce utrzymywać nasz klient. W tym celu wchodzimy w programy grzewcze. Program grzewczy numer 1. A więc tak, od godziny 5.30 rano do godziny 15.00 klient chce utrzymywać 22,5 stopnia Celsjusza. Od godziny 15.00 do 23.00 23 stopnie Celsjusza. A między 23.00 a 5.30 20 stopni Celsjusza. W tej konkretnej instalacji wykorzystaliśmy naszą hydraulikę systemową profesjonalną, która ma za zadanie rozdzielić obiegi grzewcze od obiegu ciepłej wody użytkowej. A więc hydraulika składa się z rozdzielacza, nie ze sprzęgła, to od razu podkreślam. Dodatkowo do rozdzielacza zamontowana została sekcja na ciepłą wodę użytkową. Jest w tym momencie nieaktywna, ponieważ zbiornik ciepłej wody użytkowej jest dogrzany do zadanej temperatury. Dodatkowo mamy sekcję na grzejniki, która składa się również z pompy, która w tym momencie pracuje i tłoczy ciepło właśnie do systemu grzejnikowego. Dodatkowo mamy siłownik oraz zawór trzydrogowy, który znajduje się pod steropianem. Tak? System nasza profesjonalna hydraulika nie jest systemem obligatoryjnym. Możecie Państwo ją zastąpić jakimś innym sprzętem, innym zamiennikiem, ale jeżeli zdecydujecie się na naszą hydraulikę, dodatkowo wykorzystując jeszcze nasz regulator ciągu, otrzymujecie Państwo przedłużenie gwarancji o 2 lata. A więc kocioł Biovin 2 Lite może mieć wtedy gwarancję 5-letnią, a Biovin 2 Touch może mieć gwarancję 7-letnią. Od razu chciałbym również wspomnieć, że dajemy gwarancję na cały system łącznie z hydrauliką, czyli pompy, zawór, siłownik są również objęte taką samą gwarancją. Często zadawanym pytaniem przez moich obecnych oraz przyszłych klientów jest to, co się stanie, kiedy zakład energetyczny nie będzie wysyłał energii do Państwa domu, czyli będziecie mieli Państwo po prostu zanik prądu. Odpowiedź na to pytanie znajduje się tutaj. Nasz inwestor zakupił UPS-a. Jest to model Pro 2000E firmy Volt oraz jest on tutaj zamontowany z akumulatorem, który ma pojemność 240 Ah. Przyjmując sytuację, że w tym momencie jest zanik prądu, to dzięki temu systemowi kocioł jest w stanie pracować przez kolejne 12 godzin. A więc taki system daje Państwu bezpieczeństwo, iż w Państwa domu będzie ciepło. Szanowni klienci, chciałbym, abyście zwrócili uwagę, jak małą kotłownię
tutaj w tej konkretnej inwestycji mamy. A więc jest tutaj zamontowany kocioł 10-kilowatowy ze zbiornikiem 100 kg, zbiornik na ciepłą wodę użytkową o pojemności 200 litrów oraz powyżej zbiornika na ciepłą wodę użytkową mamy naszą grupę hydrauliczną dla dwóch obiegów. Jeden obieg grzewczy, grzejnikowy, a drugi obieg na ciepłą wodę użytkową. Dzięki rozwiązaniom technicznym, które proponuje nasza firma, jesteśmy w stanie zamontować nasze urządzenia, nasz system prawie w każdej kotłowni. Gdy już zamontujecie Państwo nasz kocioł, zamontuje go Państwu nasz autoryzowany dystrybutor czy też instalator, wzywacie Państwo serwis fabryczny firmy Winhagen. Nasz serwisant przyjedzie do Państwa w celu weryfikacji i sprawdzenia poprawności montażu kotła Biowin. W tym celu serwisant będzie posiadał taką kartę gwarancyjną, gdzie na stronie 8 będzie lista kontrolna pierwszego uruchomienia, czyli podpunkty. Będzie sprawdzał nasz serwisant po kolei podpunkty wszystkie, czy właśnie poprawność instalacji, poprawność montażu kotła jest tak, jak my sobie po prostu życzymy. I nie ma dla nas jakby znaczenia, czy instalator montuje nasz kocioł pierwszy raz, czy setny. Wszystkie podpunkty zawsze sprawdzane są indywidualnie w każdej inwestycji. Proszę zwrócić uwagę, ile tych podpunktów tutaj mamy. Jest ich dosyć sporo. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo, jeżeli wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo, nasz serwis fabryczny podpisze się i od tego momentu macie Państwo pełną gwarancję. Po co robimy pierwsze odpalenia? Już Państwu tłumaczę. Po to, że w momencie, kiedy nasz serwisant odjeżdża od Państwa, my mamy pewność, że urządzenie przez najbliższe kilkanaście lat będzie bezproblemowo pracowało. A tymczasem dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka do samego końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych publikacjach.